Pan Andrzej Świdnicki opisuje także w sposób niezwykle ciekawy i bardzo szczegółowy agenturę wewnętrzną w Radio Wolna Europa. Komuniści wtykali tam swoich ludzi. Chciałbym polecić bardzo szczególną książkę. Książkę, która jest częścią naszej historii i mówi o sprawach, które ogólnie są znane, czyli o Radiu Wolna Europa, ale mówi o tym, co jest nieznane. Mówi o kulisach, to co jest zawsze najciekawsze i najbardziej smakowite. Pan Andrzej Świdlicki, pracownik Radia Wolna Europa przez wiele lat, zrobił coś, czego, przyznam się, nawet nie oczekiwałem. Pokazał kuchnię i pokazał tych, którzy pichcili te wszystkie audycje z dobrej i ze złej strony. Będąc tam kilkanaście lat, bardzo dużo wiedział, bardzo dużo się dowiedział, a zmysł orientacyjny i możliwość analizy, jednocześnie świetne pióro, pozwoliły mu na stworzenie dzieła niezwykłego. Dwa tomy poświęcone Radiu Wolna Europa. Ważne jest to, co jest na końcu, dla zaawansowanych. Dzisiaj Radio Wolna Europa to jest z jednej strony jakaś legenda, ale z drugiej strony ludzie pozapominali, nawet ci, którzy kiedyś słuchali. Było to dawno, w związku z tym przez wiele lat później nie przywiązywali do tego uwagi i nie bardzo wiedzą, o czym mowa. Dla zaawansowanych to jest dla tych, którzy chcą wiedzieć i powinni wiedzieć, powinni sobie przypomnieć, jak to naprawdę było. Sięgając do historii, do tego, czym Radio Wolna Europa było w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, dzisiaj trudno to pokazać komuś, kto nie ma o tym pojęcia. To było wyjście tak jakby na drugą stronę. Ludzie nie mieli możliwości przekroczenia granicy, nie mieli możliwości znalezienia się w innym, wolnym świecie. I Radio Wolna Europa było taką dziurą w tej kurtynie komunistycznej, którą można było przekroczyć, przynajmniej uszami, zobaczyć inny świat, własnymi zmysłami, własną wyobraźnią. Radio Wolna Europa powstała jako narzędzie w ramach kampanii, która została nazwana Zimną Wojną. Gdy zakończyła się II wojna światowa, doszło bardzo szybko do konfrontacji mocarstw zachodnich i Związku Sowieckiego. Obie strony chciały panować nad światem. Obie strony miały wobec siebie pretensje. Byliśmy razem, ale to się skończyło. I teraz albo my, albo wy, albo zginiemy razem. Wojna informacyjna jest czymś zupełnie naturalnym, ale wojna, która miała miejsce wtedy w ramach zimnej wojny, miała charakter szczególny, ponieważ nie toczono działań na froncie, poza działaniami szpiegowskimi. Była właśnie tylko i wyłącznie ta możliwość, żeby zmagać się w eterze, zmagać się propagandowo, mieć dojścia do społeczeństw zniewolonych, mówić im to, czego ci ludzie słuchać nie mogli, nie powinni, bo słuchanie radia Wolna Europa było karane. Jeszcze w latach 50. wydaje się to nie tak odległe, ale dla bardzo wielu to było bardzo dawno, groziły kary do 2-3 lat więzienia za słuchanie Radia Wolna Europa. Później były grzywny, później były mandaty i praktycznie do końca Polski Ludowej było to zakazane. Dopiero 1 stycznia 1988 roku zniesiono zagłuszanie, a przedtem to dudnienie w wielu polskich domach, szczególnie wtedy, kiedy były serwisy informacyjne, były czymś zupełnie oczywistym. Wszędzie było: tu mówi Radio Wolna Europa. I wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia, co to jest za sąsiad i z takim człowiekiem rzeczywiście można było rozmawiać. Finansowane było przez Centralną Agencję Wywiadowczą, co jest zupełnie oczywiste. W ramach wojny informacyjnej, w ramach tej wojny bezkrwawej działały służby. Później, w 1972 roku, finansowanie radia przejął Kongres Amerykański, czyli rzekomo taki mniej polityczny, mniej zaangażowany. Oczywiście to nie miało znaczenia, czy taka służba, czy inna, ktoś te pieniądze dawał i ktoś za te pieniądze określone cele realizował. Podstawą były programy informacyjne, czyli wszelkiego rodzaju dzienniki oraz audycje tematyczne, specjalnie nagrywane z wybranymi gośćmi na tematy, które były najbardziej w danym momencie nośne. Radio Wolna Europa było czymś dla społeczeństw, tak jak wspomniałem, które były zniewolone, czymś w rodzaju oazy wolności, a dla władz tych państw było zagrożeniem. W związku z tym był obiektem ataków. Były zamachy terrorystyczne, były próby wysadzenia tego radia w powietrze, dosłownie. Były skrytobójstwa, kilka osób zapłaciło to życiem, wiele osób było rannych. Wobec osób, które pracowały w Wolnej Europie,
a zostały w jakiś sposób zidentyfikowane przez służby Europy Środkowo-Wschodniej, była prowadzona na Zachodzie kampania dezinformacyjna do władz państw, gdzie ci ludzie przebywali, gdzie mieszkali. To nie było wszystko takie proste jak dzisiaj. Zakładamy radio, coś mówimy, jednym się to podoba, drugim nie. To była także walka, jak się okazało, o życie. Początki były w Nowym Jorku. Stanisław Strzetelski, wybitny działacz Stronnictwa Narodowego, działacz Ligi Narodowej, poseł na Sejm przed wojną w II Rzeczpospolitej, zorganizował radio, które stało się zaczątkiem Radia Wolna Europa. Od 1952 roku radio przejmuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Londynu, człowiek, który jest znany powszechnie z najnowszej historii Polski, z jak najlepszej strony. W książce pana Świdlickiego znajdziemy zupełnie inne rzeczy. Bardzo ciekawe, ja nie będę tu nawiązywał do szczegółów, przynajmniej nie w tej chwili. Być może nawiążemy do tego w jakimś specjalnym nagraniu, ale dopiero pokazanie od kulis, że była to propaganda amerykańska, brutalne interesy innego państwa, nawet kosztem społeczeństw podbitych, które były indoktrynowane przez Radio Wolna Europa, było to zmaganie się takich sił, w których my byliśmy tylko i wyłącznie pionkami. Przez okres istnienia radia przewinęło się kilku dyrektorów. Jan Nowak-Jeziorański jest najbardziej z nich znany. Ja miałem z nim kiedyś osobistą przygodę. Miałem możliwość poznania go z jak najlepszej strony. To przyznaję, nie będę tego ukrywał. Na przełomie lat 90. i 2000. Jan Nowak-Jeziorański, już wtedy bardzo często przybywając, czy już na stałe w Polsce, próbował zachęcić kolegów z ówczesnej Unii Demokratycznej, czy Unii Wolności, do dekomunizacji ulic w Warszawie. Tak, takie próby były podejmowane już wtedy. I gdy on bywał u swojego znajomego, przyjaciela Jacka Taylora, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów, tam go poznałem i za każdym razem, gdy był, zaglądał do mnie. I gdy rozmawialiśmy właśnie o Alei Armii Ludowej, wspomniałem mu o trzech tomach dokumentów źródłowych, dokumentów komunistycznych, tak zwanej Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. On tego nie znał, ale bardzo się ucieszył, gdy się z tym zapoznał, powiedział, no to teraz mam rozwiązane ręce. Ja kolegom swoim z Unii powiem to, co tam jest, pokażę dokumenty i z zrzuceniem tej ulicy nie będzie żadnego problemu. Ja mu się trochę zaśmiałem w twarz. Mówię, że no życzę powodzenia, bardzo bym chciał, żeby tak będzie, ale mówię do niego, no wie pan, takie argumenty nie zadziałają. No wie pan, ja ich znam lepiej. Wrócił następnym razem, mówi, a skąd pan wiedział? W ogóle tego nie przyjęli do wiadomości, nie chcą w ogóle rozmawiać. I ulica, Aleja Armii Ludowej została. Ale mówię, to była moja przygoda osobista z człowiekiem tylko na tle tego jednego warunku. Próby dekomunizacji ulic. Miałem także pewną przygodę, nieosobistą na szczęście, to nie było takiej potrzeby, z pracownikiem Radia Wolna Europa, już w latach 90., Zaliną Grabowską. Ona po 68 roku zmieniła orientację, przedtem była dziennikarką prasy komunistycznej w Polsce Ludowej, a później wylądowała na Zachodzie i trafiła między innymi do Wolnej Europy. Była także redaktorem gazet żydowskich na Zachodzie. Otóż po wyjściu mojej książki Paszkwil Wyborczej w 1995 roku ona znalazła tam wzmiankę jako Alina Grabowska, dziennikarka prasy komunistycznej. Postanowiła mi zrobić sprawę sądową. Do wydawcy i do mnie skierowała olbrzymią epistołę z olbrzymim tekstem przepraszającym. Ja musiałbym paść na kolana, czołgać się tygodniami, żeby to wszystko odczytać we wszystkich możliwych mediach, które ona wskazała. Przepraszających. A o co był spór? O to, że ją nazwałem dziennikarką komunistyczną. Ja tego nie zrobiłem. Nie mając pewności, czy była członkiem partii, czy nie, ale wiedząc, że w organie partyjnym pisywała, nazwałem tak, jak to się to należało. Dziennikarka prasy komunistycznej. Adwokat przez nią wybrany i wyznaczony, który przyszedł na rozmowę, okazał się ojcem mojej koleżanki szkolnej, więc rozmowa była sympatyczna. Mówi, wie pan, no ja pracuję, mam zlecenie, sprawę wziąłem, przynoszę to, z czym moja pełnomocniczka mnie skierowała. I rozmawialiśmy długo i ciekawie i na końcu zapadła decyzja. Żadnych przeprosin z mojej strony wobec pani Aliny Grabowskiej nie będzie. Czekałem na rezultat. Myślałem, że jednak sprawę założy. Nie założyła. Tak jakby się z tego całkowicie wycofała. I w radiu, w historii Radia Wolna Europa możemy dostrzec tak jakby dwie epoki. Do 1968 roku i to, co było później.
Później nastąpił napływ tak zwanych dysydentów, ludzi z rodzin komunistycznych, często z rodzin bezpieczniackich. Trafił tam na przykład wnuk wiceministra bezpieki Mieczysława Mietkowskiego, czyli Mietek Mietkowski. On naprawdę nazywał się Mojżesz Bobrowicki, czyli pan Andrzej Mietkowski, jego wnuk, był tam dziennikarzem i mówię, to radio, w którym do 68 roku ludzie z tych służb, czy z tych kręgów rodzinnych, czy z takich powiązań nie mogliby trafić, nie byłoby dla nich miejsca. Tu się okazało, że stara kadra niepodległościowa, akowska, kadra polityczna, emigracji londyńskiej, jak się to wtedy mówiło, zaczęła tracić znaczenie, zaczęła tracić wpływ na radio. Ale od samego początku było widać bardzo dziwne rzeczy. W tym radio nie mogli zaistnieć prawdziwi antykomuniści. Ludzie, którzy mieli najwięcej do powiedzenia w tych sprawach. Józef Mackiewicz, najwybitniejszy polski pisarz tej epoki, człowiek jednoznacznie opowiadający się za walką z komunizmem, człowiek, który potrafił analitycznie opisać to w literaturze tak, że gdyby to był ktoś, kto się opowiedział za lewackością, za komunizmem, za Pol Potem, z pewnością dostałby nie jednego, ale 3 nagrody Nobla. Tu dla niego miejsca w Radio Wolna Europa nie było. Było to rozbieżne z interesami amerykańskimi. Amerykanie próbowali czegoś, co nazwane zostało później teorią konwergencji, czyli zbliżania systemów. Komunizm i kapitalizm zejdą się gdzieś, wymieszają i będzie szczęście wiekuiste na świecie, czego w tej chwili doświadczamy. Nie było też miejsca dla również człowieka wybitnego, żołnierza Armii Krajowej, ale przedtem w II Rzeczpospolitej już człowieka, którego wyciągnął z niebytu i postawił na piedestale Melchior Wańkowicz. Mówił o Sergiuszu Piaseckim. On powinien w Radio Wolna Europa być od samego początku. Nie było dla niego miejsca. Nie znalazł się tam także Ferdynand Gettel. Człowiek, który także jako antykomunista, jako badacz sprawy Katynia, człowiek, który miał jednoznaczne pojęcie o tym wszystkim i jednoznaczne zdanie, nie mógł w wolnej Europie zaistnieć. Natomiast dla innych, często z tym pochodzeniem komunistycznym, droga była otwarta. Nie było żadnych przeszkód. Pan Andrzej Świdnicki opisuje także w sposób niezwykle ciekawy i bardzo szczegółowy agenturę wewnętrzną w Radio Wolna Europa. Komuniści wtykali tam swoich ludzi. My na ogół kojarzymy Wolną Europę, jeśli chodzi o agenturę komunistyczną, z takim agencikiem właściwie, bo to był drobnego formatu człowiek, Andrzej Czechowicz, który do tej pory ma podobne pretensje, jeśli nie wiem, czy jeszcze żyje, ale do niedawna jeszcze miał, że za mało się o nim mówi. Za mało się docenia. On był, on widział, on zrobił. Taki, no, można powiedzieć, w małej skali Lech Bolesławowicz Wałęsa. Natomiast prawdziwym agentem, który narobił okropnych szkód Radio Wolna Europa, był niejaki Andrzej Madejczyk. O nim się powinno mówić. Był Kobyliński, krewny generała Augusta Emila Fildorfa. Miał bardzo dobre wejście do Wolnej Europy. I oni rzeczywiście szkodzili temu radiu. To wszystko możemy z tej książki wyłuskać, dowiedzieć się i propagować tą wiedzę, bo ona jest niezbędna. Książka jest trudno dostępna, dlatego podaję miejsce, gdzie można ją zdobyć. Jest to przede wszystkim wydawnictwo Lena. Wydawnictwo, które prowadzi pani Helena Lazarowicz, żona wnuka oficera Zrzeszenia Wolność Niezawisłość. Jest to wydawnictwo wrocławskie. Na ulicy Ludwika Pastera 15 we Wrocławiu, telefon 603 96 46 39. Przypuszczam, że książkę tam można zamówić i w tej chwili drogą wysyłkową, jeśli jeszcze jest na stanie, można otrzymać bez żadnych większych przeszkód. W Warszawie przynajmniej dwie księgarnie sprzedaż tej książki prowadziły, a może jeszcze prowadzą. Jest to księgarnia Stanisława Szymańskiego na ulicy Marszałkowskiej 7 w Warszawie i księgarnia Narodowa przy ulicy Chmielnej 10/12. Bardzo polecam tę książkę. Każdy, kto chce poznać PRL, ale widziany także z tamtej strony, od strony Radia Wolna Europa, od tego, co widział Zachód i co Zachód dla nas przygotowywał, musi z tą książką się zapoznać. Musi po prostu wiedzieć. Wiedza jest naprawdę bezcenna.